Kurde, nagrody w turnieju, chciałbym po prostu pana pytać, gdyby kurwa pana Fredryka Kaczyńska, panie Wójcie, prosimy bardzo. A to dlatego, szanowni państwo, że w naszym muzeum odbywały się warsztaty ucznicze dla dzieci i młodzieży, to jest teren naszej gminy i pan wójt jako szef gminy Krumba dla zwycięzcy tych warsztatów uczniczych zbudował ten oto pierwszy piękny łuk. A łuk ten otrzymuje pan Łukasz Kamiński. Prosimy panie Łukasz, ja nie wiem czy pan Łukasz jest z nami, bo wiem, że jest bardzo. Odebrać mamy tutaj muzeum w gminie Grunwa. Mamy przekazać pani dyrektor. Pani dyrektor wręczy, to jest uczeń podczas szkoły, podczas zajęć, tak oficjalnie, ten oto wspaniały łuk. Panie Wójcie, zatem łuk wraca tradycyjnie do nas, a my go przekażemy pani dyrektor. Dziękujemy panie Wójcie. Szanowni państwo, a teraz o wręczenie nagród w naszym dzisiejszym turnieju rycerskim chciałbym poprosić pana Zdzisława Fadrowskiego, dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Panie dyrektorze, wam było łatwiejsze wejście. Prosimy bardzo. To już nagroda, pan będzie przekazywał ją dalej. Zróbmy taką. Szanowni państwo, w turnieju łuczniczym trzecie miejsce zajęła pani Małgorzata Kwiatkowska z wynikiem 53 punktów. Idzie pani Małgorzata. Nie wiem. Tego już nie ma. Ale ja muszę do niego dodać. Odbierze kolega. I pierwsze miejsce z wynikiem 81 punktów pan Dariusz Psiuk. Prosimy. Dobrze, prosimy bardzo. Uśniczym miejsce trzecie pan Dariusz Milewski. Drugie miejsce pan Andrzej Stasiński. To jak pamiętam jeden z triumfatorów z ubiegłego roku również. I pierwsze miejsce pan Zbigniew Jakubowski. Wyniki w turnieju bojowym poziom podstawowy. Miejsce trzecie Grzegorz Kruczek. Miejsce drugie, brawa szanowni państwo, miejsce drugie, Gibson. Nie widzę go, a idzie, dobra, idzie. Bez sukcesu zamku Olsztyn. Szanowni państwo, pierwsze miejsce w turnieju bojowym, poziom podstawowy, dentystek. Bractwo Czarnego Gryfa, prosimy bardzo. Szanowni państwo, teraz ogłosimy wyniki, to co działo się przed chwilą, czyli walki pokurtowe. Zwyciężyła grupa Cannabis Day i prosimy o odbiór nagrody. Nie mogę zrobić jakiejś tandety, co się łapie. Te ci wyszły jak na złość. Tam jakąś ukrytą, wiesz, zaszyfrowaną wiadomość. Właściciel to. Ale masz bardzo ładny.
nasza konkurencja bojowa dzisiejszego dnia. Turniej bojowy poziom zaawansowany. Miejsce trzecie, Łukasz Pilski. Drugie, dentystek. Teraz, szanowni państwo, miejsce pierwsze i pierścień marszałka województwa wędruje do kolegi, który nazywa się Marcin Waszkielis. Ostatnie atrakcje dzisiejszego dnia, dlatego że wieczorem Niszczanek czeka na nas PWR, czyli profesjonalne walki rycerskie. Dziękujemy państwu bardzo.